Witam Was w O Lekturach Inaczej. Ja nazywam się Angelika Dam i zacznę od tego, że super cieszę się, że tutaj wróciłam. To znaczy kilka tygodni już nie miałam okazji nagrywać podcastów. Zrobiłam sobie taką wakacyjną przerwę. Też może Wam się wydawać, że wcale tak nie było, bo tydzień temu ukazał się na moim kanale podcast o Nadniemnym, ale ja Wam się teraz muszę przyznać, że to, to nagranie zostało już właściwie skończone na początku lipca, ale z różnych powodów przez wakacje no, po prostu nie mogłam się nim podzielić, nie mogłam, nie mogłam go udostępnić, gdzieś tam wrzucić. Zatem no wracam i cieszę się bardzo i mam nadzieję, że chociaż te początki pewnie będą trudne, to z czasem wrócę do jakiejś takiej formy i że ten nowy sezon, bo w sumie można by tak było powiedzieć, że u mnie we wrześniu w związku z nowym rokiem szkolnym zaczyna się nowy sezon, że ten nowy sezon będzie dla was interesujący, bo ja też dużo w wakacje czytałam i parę tych moich lektur, czy kilka z tych lektur chciałabym omówić właśnie Właśnie na kanale i dzisiaj zacznę od lektury, która nie była przeze mnie czytana po raz pierwszy, bo znam tę książkę już i chyba czytałam ją nawet kilkukrotnie, chyba tak mogę powiedzieć i moim zdaniem w, jakiejś, w jakimś stopniu jest ona dla mnie lekturą ważną i taką lekturą, którą serdecznie chciałabym Wam polecić, więc po prostu dzisiaj opowiem o Marcie Elizy Orzeszkowej. I do Marty powróciłam w te wakacje tak naprawdę z dwóch powodów, bo ja już chyba kilka tygodni temu dzieliłam się z Wami takim swoim, jakimś takim wyznaniem, że kilka miesięcy temu skończyłam lat 30, i w związku z tym bardzo mocno zaczęłam zastanawiać się o tym, nad tym, jak wyobrażałam sobie to, kim będę mając lat 30, w momencie, kiedy miałam na przykład lat 17 czy 18. Ja chyba o tym mówiłam, że mi w ogóle się wydawało, że jak będę miała już 26-28. 7 lat to będę miała, wiecie, rodzinę, dzieci, jakby dom, nie wiem, psa pewnie i jakieś takie inne, inne rzeczy, które, które, które dopełniałyby taki obrazek jakiejś takiej szczęśliwej rodziny. I właściwie teraz w te wakacje wróciłam do takiego zastanawiania się nad tym, właściwie dlaczego ja tak myślałam. I zastanawiałam się, czy w związku z tym, bo wiecie, ja mam 30 lat i o, to się mogę pochwalić, niedawno wyszłam za mąż, ale to nie jest tak, że bardzo jakoś, wiecie szukałam tej rodziny i potem od tego 17 roku życia głównym moim celem było właśnie posiadanie tego psa domu i całego, całej, całej reszty. I zastanawiałam się w związku z tym, czy to nie jest tak, że to moje wyobrażenie wcale jakby nie było taką, wiecie, projekcją moich potrzeb. To znaczy, ono nie odzwierciedlało w rzeczywistości moich potrzeb, tylko wynikało na przykład z tego, jak według mnie powinien być definiowany los kobiety, to znaczy, jakie powinny być powinności kobiety. I teraz absolutnie nie myśl, o tym, że ja uważam, że każda kobieta powinna czuć się spełniona wtedy, kiedy założy rodzinę i w ogóle, wiecie, będzie, będzie szczęśliwą matką i żoną. Ale chodzi mi o to, że teraz sobie tak pomyślałam, że ja chyba tak myślałam w momencie, kiedy miałam 17 lat. To znaczy, jestem przekonana, że jakby w tamtym okresie, kiedy myślałam o tym. Okej, okay, Angela, kiedy twoje życie będzie spełnione, to myślałam o tym, że będzie spełnione wtedy, kiedy założę rodzinę. I tak do mnie teraz to wróciło, i nie wcale tak, że sobie pomyślałam, o jaka ty byłaś głupia, tylko bardziej zastanowiłam się nad tym, jak w kulturze jeszcze na przykład 13, 15, nie wiem, 20 lat temu pokazywane były możliwości czy taki potencjalny los kobiet, czyli jak było pokazywane w ogóle na przykład kobieta, kobieta w reklamach, w filmach i w innych, w innych elementach. Kultury, a jak jest dzisiaj. I zaczęłam też zastanawiać się nad takimi podobieństwami i, i właśnie różnicami w tym, tym postrzeganiu. I na te moje rozmyślania w związku z tym, wiecie, kryzysem 30 roku życia w, nałożyło się też to, że w te wakacje i tutaj możecie mi gratulować, wyszłam za mąż. I możecie mi gratulować, bo męża mam całkiem, całkiem fajnego, bardzo się lubimy i mamy nadzieję oboje, że, że ten małżeństwo będzie, będzie udane. Ale ja powiem Wam szczerze, że zanim jakby nie wyszłam za mąż, to nie za bardzo myślałam o tym, że na przykład ludzie będą mnie inaczej postrzegać jako żonę. To znaczy, wiecie, Wiedziałam, że tam powiedzmy, zmieni się coś w papierach, wiedziałam, że wszyscy będą wiedzieli, że wiecie, będzie ten ślub i w ogóle, ale nie myślałam za bardzo o tym, że teraz nagle ludzie zaczną jakby w związku z tym, że zostałam żoną, przypisywać mi jakieś określone rzeczy, które powinnam zrobić. I zaczęło się od tego, że właściwie już w dniu ślubu wszyscy wokół zaczęli mówić, jakoś tak wiecie, żartować, ni to żartować, ni to nawzajem sobie tego życzyć, żebym wkrótce zaszła w ciążę. I od razu powiem, że ja absolutnie nie mam nic do dzieci i absolutnie nie mam nic w ogóle do, do kobiet w ciąży, ani też to nie oznacza, że ja nie chcę mieć dzieci. Ale tak sobie pomyślałam, że w sumie to jest takie trochę dziwne, że my uważamy, że to jest okej, okay, żeby w momencie, kiedy właściwie w życiu człowieka coś się zmienia, no tak jak w moim przypadku, nakładamy na niego swoje oczekiwania względem roli, którą powinien podjąć i wiecie, jeżeli chodzi o moją rodzinę, która tak żartowała, to ja jestem w stanie jeszcze to zrozumieć. Wiecie, jakby no, jak macie rodziny, to wiecie, że w rodzinie na pewne rzeczy trzeba przymykać oko. Poza tym, jakby często jest tak, że wiecie, że rodzice przelewają na dzieci swoje aspiracje, oczekiwania, i bardzo często jakby trudno jest im powstrzymać się przed tym, by układać w myśli jakieś takie w swoich myślach plany dotyczące tego, jak potoczy się życie ich dzieci. I to wcale nie musi do końca, tak jak jest w przypadku moich rodziców, oznaczać, że w związku z tym, wiecie, oni odliczają miesiące, które dzielą. Ich od spotkania czy poznania swego upragnionego wnuka. Ale większe moje zdziwienie wzbudziła taka sytuacja, gdy dwa tygodnie po moim własnym ślubie pojechałam na ślub mojej przyjaciółki. I tam podczas takiego, wiecie, przyjęcia weselnego pomiędzy rosołem a, a drugim daniem, jedna z moich takich dawnych koleżanek zażartowała. Tak trochę no, dla mnie to, to nie, nie był stosowny żart na tej okazji, ale zażartowała, że niedługo będę pakować torbę na porodówkę. I, i wiecie, no, ani to niespecjalnie kogoś rozśmieszyło, ani też ja nie zareagowałam, ale tak mnie zdziwiło to, że w, w, kobieta, która jest w moim wieku, nie czuje czegoś takiego, że tego typu żarty są niestosowne z wielu różnych względów. Możecie się domyśleć, o jakie chodzi mi względy, bo tu nie będę jakoś tego mocniej rozwijać, ale ja bardziej zastanawiałam się nawet. Nie, że jakoś specjalnie byłam zła, bo w ciągu tych, wiecie, dwóch tygodni po ślubie zdążyłam się już przyzwyczaić, że ludzie teraz będą tak na mnie patrzeć i będą, wiecie, czekać i trzymać kciuki i w ogóle pytać, o, nie myślicie już o dzieciach. Ale zastanawiałam się nad tym, czy to nie jest tak, że po prostu ta moja dawna koleżanka, która sama jest żoną i matką, w związku z tym, że jesteśmy równolatkami, czy po prostu w związku z tym, że sama jakby przyjęła jakąś określoną rolę, i ja nie mówię, że ta rola jest błędna, absolutnie. Czy jakby, czy nie jest tak, że ona się czuje niekomfortowo w towarzystwie jakby ludzi, którzy troszeczkę nie pasują do tego schematu, takiego schematu, który ona sama wybrała. I to nie jest tak, że ja w związku z tym uważam, że ona jest okropna. Absolutnie nie. Ja uważam, że to jest zupełnie normalne, że my jakby biorąc pod uwagę to, jak zostaliśmy wychowani, jakby jakie mamy wzorce, jeżeli chodzi o naszą rodzinę, na przykład jaki, jakimi otaczamy się ludźmi, mamy pewne wyobrażenia na temat swojego życia. Ale wiecie, te wyobrażenia powinny dotyczyć mojego własnego Życia, a nie życia cudzych czy innych ludzi. I w związku z tym, jakby no, tu puentując całą tę historię, dla mnie zaskakujące było to, że jakby właśnie z powodu takiego braku poczucia komfortu, ktoś może coś takiego powiedzieć, jednocześnie nie zastanawiając się nad tym, właściwie, jakie są tego konsekwencje i jak mocno, jakby przy tym zamyka też czy redukuje mniej tylko do tak naprawdę jednej roli to już się wyżaliłam. Nie, no oczywiście żartuję, bo ja chcę ten temat jeszcze troszeczkę rozwinąć. Może nie już tak bardzo, nie będę jakoś mocno się rozwodzić, ale chciałam jeszcze o czymś powiedzieć, no bo dobra. Jakby ta moja koleżanka i jacyś tam znajomi, rodzina zachęca mnie do podjęcia tej, wiecie, roli matki, nie? No i okej, okay, decyduję się. Tylko jakby wiecie, w związku z tym, że tyle osób tak bardzo interesuje moje życie intymne, a w zasadzie stan mojego, mojego brzucha, <laughs> może brzucha to było pewne spłycanie, dobra, odwołuję to. W każdym razie, skoro tyle osób Interesuje moje, moje życie intymne, no to powinniśmy przypuszczać, że w ogóle bycie matką w Polsce to jest super sprawa, nie? Bo jakby wszyscy się to interesują, no nie? Jakby wszyscy chcą, żebyś urodziła to dziecko. W związku z tym, chyba, jakby skoro jesteś matką, albo powiedzmy potencjalną matką, czyli taką kobietą, która nie wiem, planuje ciążę, albo jest w ciąży, no to w takim razie jakby spotykacie jakaś szczególna ochrona, na przykład, czy na przykład cieszysz się szczególnym szacunkiem. No i tutaj wiadomo, że to, co mówię, jest ironiczne, bo już pewnie się domyślacie, że próbuję teraz trochę powiedzieć o tym, że pomimo tego, że społeczeństwo tak chętnie zachęca kobiety, czy tak chętnie jakby mówi o tym, że kobiety powinny podejmować rolę matki, to z drugiej strony jest jednym z największych po prostu krytyków jakby samej postawy matki, bo gdzieś mamy jakby często spotykamy się w, w przestrzeni publicznej na jakieś takie zderzenia powiedzmy pomiędzy tym, jakie są prawdziwe matki, a jak społeczeństwo wyobraża sobie rolę matki, czyli na przykład nikt nie uważa, że nie stosowne jest na przykład wtrącanie się w to, jak na przykład kobieta wychowuje dziecko. Na pewno w swoim życiu byliście w sytuacji, kiedy ktoś w przestrzeni publicznej na przykład zwrócił jakiejś matce uwagę o to, na to, jakby w jaki sposób wychowuje dziecko, bo jeżeli nie byliście, to może jesteście szczęściarzami. Ja miałam okazję parę takich sytuacji widzieć. Podobnie jest z tym, jak kobieta karmi, albo nie karmi piersią, albo czy karmi w przestrzeni publicznej, albo czy nie. I znowu, czy chce iść do pracy, na przykład zaraz po urodzeniu dziecka, czy może decyduje się na to, że nie, że kilka lat poświęci na właśnie pracę w domu, na wychowywanie dzieci, które przecież też jest pracą. A zobaczcie, że u nas w zasadzie, my bardzo łatwo oceniamy matki i jeżeli nie wierzycie mi w to, to weźcie, otwórzcie sobie jakikolwiek profil na Instagramie, jakiejś, nie wiem, współczesnej aktorki, blogerki, celebrytki, piosenkarki, kogokolwiek, która urodziła dziecko i zobaczcie, jakie tam się wylewa często w wiadro pomyj, tylko dlatego, że nie wiem, z jakiegoś powodu czy może nie z jakiegoś powodu, tylko na przykład, dlatego, że kobieta, nie wiem, źle przytrzyma dziecko do zdjęcia. Nagle się okazuje, że 80% komentujących jest specjalistami od wychowywania i w ogóle takiego właściwego, powiedzmy, właściwej pielęgnacji dziecka, i wszyscy jakby nie dość, że dają jej dobre rady, to przy tym wszystkim jeszcze sugerują, że jest złą matką. I to jest takie bardzo smutne. I gdyby tak nie było, i to już taki ostatni dowód na to, że bycie matką w Polsce jest super, super trudne, bo gdyby tak nie było, to zobaczcie, że nie byłoby jakby tych wszystkich memów o tych matkach i matkach przez, D, o to mi chodzi, i tych wszystkich jakby żartów z tych beneficjentów 500+, plus i jakichś takich, wiecie, historyjek, których opowiadają, które opowiadają sobie ludzie, że mm, jakaś kobieta zrezygnowała z pracy, bo na przykład ma troje dzieci i otrzymuje dużo pieniędzy, no ale jeżeli, no wiecie, nie będę wdawać się, bo nie ma co bronić, ani oskarżać tego typu kobiet, pytanie brzmi, co ludzi to obchodzi? Jakby, jak to jest, że nagle jakby społeczeństwo uważa, że ma prawo ingerować po pierwsze jakby w życie intymne kobiet, a po drugie, w to jakby jak wychowują, jak kształtują dzieci, w to jak dzięki czemu czują chociażby spełnienie no, najprościej mówiąc. Właściwie możecie zapytać, po co mi był ten wstęp, bo pewnie przyszliście tu dla samej Marty Orzeszkowej, a nie dla tego mojego takiego dłuższego monologu na temat, na temat moich prywatnych przemyśleń, ale no właśnie, no wydawało mi się, że. Ponieważ ta kwestia kobieca i w ogóle takiego postrzegania kobiet nie jest tematem tylko literatury pozytywistycznej, no bo Marta właśnie jest przykładem takiej tendencyjnej powieści pozytywistycznej, ale dotyczy też współczesnego jakby postrzegania kobiet, więc gdzieś tam w tej mojej prywatnej historii, gdzie mi narzucono pewną rolę, widziałam takie jakby dobry wstęp do tego, jak w Marcie zostały pokazane takie role, właściwie powiedzmy rolę czy postrzeganie roli kobiety w społeczeństwie i też to w jaki sposób społeczeństwo wychowuje i traktuje te kobiety, bo to nie jest tak, że Marta to jest taka powieść, w której znajdziecie, znajdziecie lustrzane odbicie jakby swojego losu, bo właściwie sytuacja kobiet, jakby biorąc pod uwagę drugą połowę XIX wieku i biorąc pod uwagę świat współczesny, no zdecydowanie się zmieniła i tutaj nie mamy w ogóle co porównywać tych dwóch sytuacji. Niemniej jednak to nie jest tak, że to jest lustrzane odbicie. Ale pewne elementy tego utworu, jakby pokazują, czy ten utwór w ogóle pokazuje nam, że pewne elementy, jakby takiego społecznego traktowania kobiet, mimo upływu tego czasu, moim zdaniem przynajmniej się nie zmieniły. I mówiłam też w tym moim wstępie o roli matki, dlatego że Marta, główna bohaterka, tytułowa bohaterka utworu Orzeszkowej, jest też matką, i moim zdaniem, i to jest jakby jedna z takich moim zdaniem najciekawszych rzeczy, jedna z najciekawszych rzeczy w tym utworze. Moim zdaniem Orzeszkowej w tak bardzo poruszający sposób udało się oddać istotę losu matki poświęcającej się dla dziecka, takiej matki, która, wiecie, jest gotowa oddać dziecku ostatni kawałek, ostatni kawałek chleba i które w której ból sprawia jakby dostrzeganie cierpienia, głodu, jakichś takich niedogodności w życiu swojego dziecka. Ale jednocześnie jest to matka, która pogrąża się w smutku i tak naprawdę można powiedzieć, tym smutkiem zaraża swoje własne dziecko. Jedną z takich scen, które najmocniej utkwiły mi w pamięci, jest taka scena, gdy narrator pokazuje nam trochę jakby myślenie małej Janci, bo mówi o tym, że dziewczynka co prawda nie lubiła kobiety, która na co dzień zajmowała się nią, dlatego że ta kobieta ją ubiła. To mimo tego, że jakby wiadomo, to spowodowało w niej cierpienie, to o tym całym cierpieniu nie mówiła swojej matce, bo nie chciała jakby przysparzać jej jeszcze więcej bólu. I to jest takie bardzo poruszające, jakby to, jak to dziecko pod wpływem cierpienia tej matki samo się też zmienia i właściwie no nie jest tym samym wesołym dzieckiem, które bawiło się. I chyba takim symbolem tego, tego smutku są te dwa krzesła, które w pewnym momencie zostają dziewczynce zabrane, a które były właściwie tylko, właściwie były wyłącznymi przyjaciółmi tego dziecka. I Marta została napisana przez Orzeszkową w 1873 roku i początkowo była drukowana w odcinkach w Tygodniku Mód i Powieści, a następnie wydana w wersji książkowej. I niespec Orzeszkową niespecjalnie chyba muszę Wam e przedstawiać, bo autorkę pewnie kojarzycie z Nadniemnym albo z którejś z noweli pozytywistycznej. No i jestem pewna prawie, że cieszycie się, że jest jej tak mało w kanonie, dlatego że to nie jest tak, że ja nie lubię Orzeszkowej, no jakby moje potencjały podcasty są dowodem na to, że wręcz jakby składam taki hold tej autorce i, i bardzo ją lubię I mam nadzieję, że jeszcze trochę opowiem o kilku jej innych utworach. Natomiast zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że dla wielu uczniów chyba uważa, że Orzeszkowa źle się starzeje. To jest takie określenie, które ja używam przy Żeromskim, ale bo Orzeszkowa ma dużo opisów i jakby te, te powieści są bardzo specyficzne w związku z tym, że właśnie reprezentują typ literatury tendencyjnej. No i w związku z tym nie jest wielu czytelników, do których ten typ utworu trafia, a przynajmniej młodych czytelników. I tak jak powiedziałam, Marta jest powieścią tendencyjną. I ten typ powieści to jest, taka, to jest taki typ powieści, który miał wychowywać społeczeństwo, miał w pewien sposób modelować zachowania, wskazywać słuszną drogę. I trzeba powiedzieć, że Orzeszkowa miała posłuch i wraz z Sienkiewiczem, a potem także z Prus, wraz z Prusem uważana była za najważniejsze twórczynię tego okresu. Można by było powiedzieć, że ona stała się też głosem ruchu emancypacyjnego. Jak sobie w wygórujecie, to możecie trafić na wiele takich informacji na temat tego, jak Jaki wpływ miała Marta, chociażby na to, jak kobiety po wydaniu tej książki decydowały się na to, żeby zapisywać się na dodatkowe kursy, jakieś takie, które miały pomóc im nie, nie stać się, powiedzmy, tymi dziedziczkami losu Marty. Ja za chwilkę powiem o tym, co się działo w życiu Marty, ale niewątpliwie można powiedzieć, że ta powieść rezonowała, znaczy ona miała wpływ w jakim stopniu na to, w jaki sposób kobiety traktowały swoją rolę i też w jaki sposób chciały kierować swoim życiem, Właśnie w drugiej połowie XIX wieku. I można by było zapytać, po czym, po, po, po czym właściwie poznać, że powieść jest tendencyjna. No ja bym powiedziała, że po tym, że właściwie od samego początku widać, że autor już od początku powieści ma założony cel tego utworu, to znaczy, ten cel jest wyraźny, i ten cel oparty jest na opozycji pokazywania tego, takiej budowanej opozycji tego, co jest dobre, a co złe. To znaczy w powieści tendencyjnej my wyraźnie widzimy, po pierwsze, po której stronie stoi narrator, a po drugiej wyraźnie potrafimy. Przyporządkować te postaci, które są dobre, i te, które są postaciami negatywnymi. Też to wynika z tego, że w powieści tendencyjnej nie mamy takiej szerokiej charakterystyki bohaterów. Oni właściwie zredukowani są, ja bym powiedziała, do pewnej roli, którą pełnią, które pełnią, które pełnią w utworze. I jeszcze, ja bym powiedziała o takich wyraźnych komentarzach, takich narratorach, które trochę brzmiały jak komentarze od bo Orzeszkowa pozwala narratorowi wprost mówić do czytelnika, i w Marcie znajdziecie wiele takich trendów, które dotyczą. Tego, jakie ma orzeszkowa opinia na temat życia życia społecznego. No więc teraz otwiera się przed nami kolejne pytanie, które właściwie jest pytaniem, które boję się zadać, bo możecie zapytać to w takim razie hej, no to jakie były poglądy orzeszkowej? I to jest w ogóle pytanie szalenie trudne i trochę naiwnie stawiam je sobie, próbując was wprowadzić w problematykę tej lektury. I od razu mówię, że to, co teraz powiem w ciągu tych najbliższych kilku minut będzie mocno uproszczone, ale jeżeli was to interesuje, to. Jest jest wiele jakichś różnych artykułów na przykład biograficznych dotyczących postrzegania właśnie kwestii społecznej przez Orzeszkową i tutaj Was do tego serdecznie odsyłam. Ale właściwie to wystarczy powiedzieć, że w dużej mierze poglądy Orzeszkowej pokrywały się z poglądami pozytywistów. Ona przede wszystkim i tutaj takim charakterystycznym rysem Orzeszkowej było to, że ona była przeciwniczką kultury szlacheckiej. Ona widziała w niej i także można chyba powiedzieć w arystokracji siedlisko zabobonów i dogmatów i przy tym wszystkim, dostrzegając te zabobony i dogmaty, które hermetycznie, powiedzmy, jakby zamykały tą grupę szlachty i arystokracji, ona widziała pogłębiające się rozwarstwienie społeczne. To znaczy widziała, jakby, w jakiej czy na jakiej pozycji stoi arystokracja i szlachta i jak daleko od niej są tacy zwykli ludzie. I remedium na tę przepaść właśnie pomiędzy tymi warstwami miała być nauka i oświata i też demokracja. I wiadomo, że skoro nauka, oświata i demokracja, no to szkoła musiała Pokładać nadzieję w pewnej kulturze mieszczańskiej, no ale okazało się, że te nadzieje także uległy, uległy załamaniu. I trzeba o tym powiedzieć, że Orzeszkowa tą kwestią społeczną interesowała już się po ślubie z Piotrem Orzeszką. Zresztą no, te, to zainteresowanie kwestią społeczną, zwłaszcza po wybuchu Powstania Styczniowego, był, jakby przyczyniło się do tego, że Piotr Orzeszka został zesłany, a majątek należący do, do właśnie Orzeszki został zlikwidowany, został skonfiskowany. To był taki majątek. Ludwinów i, i on został, został przejęty. I trzeba powiedzieć, że Orzeszkowa jakby w tym swoim zainteresowaniu społecznym przede wszystkim pochylała się Ku kwestii, jakby Żydów i kobiet. I właśnie tą drugą częścią, czyli tą kwestią kobiecą, będzie interesowała się właśnie Orzeszkowa w Marcie. Jeszcze raz to powtórzę: właściwie ta powieść była traktowana jako pewien głos ruchu emancypacyjnego. Ona stała, jakby to, co dzieje się w tej powieści z Martą, nie było przestrogą dla kobiet. Nie chcę tego powiedzieć, już tak mi się to, jakby tak mi ślina na język przyniosła, ale niekoniecznie o to chodzi, ale ono mogło pokazywać, do czego będzie ten los mógł pokazywać, do czego będzie prowadzić prowadzić aktualne traktowanie jakby czy przypisywanie jakichś określonych ról kobietom w społeczeństwie pozostaje mi powiedzieć zatem, o czym jest ten utwór. No to główną i zresztą tytułową bohaterką jest Marta Świcka, która już, od, która już od początku jest przedstawiona czytelnikowi jako wdowa. Do tej pory jej mąż, który był tak dość dobrze opłacanym urzędnikiem, dbał o wszystkie potrzeby jej i właśnie jej córeczki, jak wspominałam ta córeczka ma na imię Jancia. No i Marta żyła do tej pory w takim powiedzmy dostatku, właściwie nie miała jakichś takich większych problemów, jakichś trudności finansowych, ani w ogóle życia no, i w pewnym momencie jej mąż umiera. To nie umiera w sposób taki naturalny, jest to śmierć, która jest niespodziewana, i okazuje się, że przed swoją śmiercią nie zabezpieczył swojej żony i córki na wypadek właśnie tej śmierci. I w związku z tym, Marta po utracie męża zostaje właściwie bez niczego. Musi opuścić swoje dawne mieszkanie, musi sprzedać wszystkie sprzęty domowe, zapłacić długi i znaleźć nowe lokum. I to lokum absolutnie nie mogę nazwać domem, bo ono jest właściwie wypełnione jakimiś takimi zaniedbanymi sprzętami, których zresztą Marta z czasem się pozbywa. Im bardziej w sensie pozbywa się ich w momencie kiedy jej sytuacja finansowa jeszcze bardziej się pogarsza i też jakby absolutnie nie ma tam też takiego miejsca, które byłoby dobre dla rozwoju tego dziecka. To znaczy Marta zostaje właściwie bez pieniędzy, z trudem stacią na kupienie jakiegokolwiek obiadu dla dziecka, z trudem jakby jest w stanie kupić też opał, który z czasem też się kończy i ten dom Właściwie nie, w właściwie to lokum właściwie nie jest domem, ono jest takim sanktuarium smutku, bo ono właściwie zostaje wypełnione takim ogromnym smutkiem matki i córki, która odbierając uczucia swojej matki, jakby no powiela je i, i także jakby e, towarzyszy jej ten nastrój takiego, no powiedzmy, no nie chcę powiedzieć jakiejś takiej agonii wewnętrznej, ale pewnego załamania wewnętrznego. Ale tak nie jest od początku, bo na początku Marta, kiedy przeprowadza się do tego nowego loku w zdecydowanie gorszej dzielnicy warszawskiej, jest pełna nadziei. Ona jest bardzo pozytywnie nastawiona. Wydaje się, że skoro jest nieźle wykształcona jako kobieta ze swojej warstwy społecznej, pewnie będzie w stanie otrzymać jakąś pracę. No oczywiście tu od razu powiem, że Marta nie liczy na jakąś taką pracę, która będzie przynosić jej ogromne zyski, przede wszystkim zależy jej na tym, żeby utrzymać siebie i, i, i córkę. Okazuje się, się, że pomimo tego, że Marta została starannie wykształcona, to właściwie bardzo szybko okazuje się, że jej, jej jakby takie wykształcenie, możemy nazwać powierzchownym, bo jej warstwa społeczna obdarzyła jej, ją umiejętnościami właściwie potrzebnymi tylko do tego, aby być dobrą żoną, dobrą matką, dobrą siostrą, dobrą córką czy dobrą kobietą, która prowadzi salon. I okazuje się z czasem, że nie jest winą Marty, że nie jest przygotowana do podjęcia pracy. Bo kobiety w jej warstwie społecznej tak kształcono, że nie brano pod uwagę, że los tych kobiet może się zmienić i że będą one zmuszone chociażby do tak, powiedzmy, abstrakcyjnej, jak na początek, jak początkowo wydaje się Marcie, tak abstrakcyjnej czynności, właśnie jak praca szybko, więc okazuje się, że Marta nie jest w stanie być nauczycielką francuskiego, bo choć yy, zna ona francuski, to wkrótce okazuje się, że w stopniu niewystarczającym do tego, żeby uczyć i wiadomo, że Marta bardzo się stara, kupuje sobie chyba nawet podręczniki i uczy się po nocach, no ale sama musi przyznać po miesiącu takiego okresu próbnego, że no, nie nauczy dziecka niczego, bo właściwie dziewczynka, którą uczy, umie więcej, umie lepiej francuski niż ona. Okazuje się, że też nie jest dobrą ilustratorką, bo mimo tego, że wydaje zdawało jej się, że dość dobrze um, rysuje, to um, mimo jakiejś takiej protekcji zewnętrznej no, nie jest w stanie um, pochwalić na tyle swoim warsztatem, by móc otrzymać, um, otrzymać pracę i nie umie też szyć na maszynie i w związku z tym nie jest w stanie znaleźć pracy w jakimś dobrym składzie odzieży. Um, panujące stosunki jakby społeczne nie pozwalały jej podjąć pracy jako ekspedientki, bo na przykład właścicielka sklepu woli zatrudniać my i też nie pozwala jej podjąć pracy u jubilera. To jest w ogóle bardzo smutna sytuacja, bo w pewnym momencie Marta ląduje u jubilera i tam szkicuje, szkic, szkicuje po prostu projekt bransoletki i jubilerowi ta bransoletka bardzo się podoba, ale on nie jest w stanie jakby wyobrazić sobie, że w jego jakby w zakładzie mogłaby pracować kobieta, ponieważ do tej pory pracowali sami mężczyźni i jakby to jest bardzo ciekawe, że do wielu prac Marta się nie nadaje, po prostu, bo nikt ją nie wykształcił na tyle, czy nie wykształcił ją w taki sposób, żeby mogła powiedzieć, że coś rzeczywiście dobrze umie. Ale z drugiej strony, nawet kiedy coś potrafi, to okazuje się, że jakby gdzieś są jakieś takie ramy, takie ściany zbudowane przez społeczeństwo, które nie pozwalają na swoje, to znaczy których Marta nie może przekroczyć. I mimo tego, że nawet potrafiłaby coś robić i potrafiłaby robić w sposób dobry, to i tak jakby ludzie nie wyobrażają sobie, by tego typu praca mogła zostać podjęta przez, przez kobietę. I tutaj ja muszę powiedzieć, że przy tym wszystkim Marta portretowana jest jako kobieta taka kryształowo czysta, bo w kilku sytuacjach padają takie sugestie, że Marta mogłaby zostać kobietą na utrzymaniu mężczyzny, znaczy kochanku jakiegoś mężczyzny. W pewnym momencie poznaje w tym domu, w którym uczy francuskiego, zdaje się Aleksandra, który jest zachwycony jej urodą, potem spotyka swoją dawną koleżankę, która sugeruje, że właśnie y, trudniej się tego typu zajęciem, a mimo tego Marta nie jest w stanie tego zrobić. I teraz absolutnie, jakby ten podcast nie dotyczy pracy seksualnej kobiet, więc jakby y, nie traktujcie tego, co mówię, jako y, jakby, p, takiego odniesienia do tego, co ja na ten temat myślę. Ja Wam chcę powiedzieć, jako, jaki zabieg wykorzystała Orzeszkowa po to, by pokazać, że Marta jest dobrą kobietą. Znaczy, Marta jest dobrą kobietą, bo nie chce oddać swojego ciała za cenę tego przeżycia. I to jest też istotne, że Marta na początku pokazana jest. Jako kobieta bardzo dumna, to znaczy ona nie chce żebrać, uważa, że skoro jest młoda i skoro jest zdrowa, to jest w stanie sama zarobić na utrzymanie siebie i swojej córeczki, ale z czasem, jakby po, ty po tylu niepowodzeniach, które spotykają kobietę, no bo ona ostatecznie otrzyma pracę, którą potem straci w takim składzie bielizny, będzie szła bieliznę ręcznie za jakieś takie grosze, które nie pozwalają nawet, nie pozwolą jej nawet na jakiekolwiek minimalne utrzymanie jej i córki ale z czasem jakby, kiedy te prace już straci, to będzie gotowa nawet żebrać z kobiety dumnej, przeobrazi się w kobietę, która jest w stanie zrobić cokolwiek, byleby uzyskać pieniądze, które, które będą mogły na przykład poprawić stan zdrowia jej córki, bo w pewnym momencie jej córka zacznie chorować. I tym smutniejszy jest koniec tego utworu, gdzie kobieta zmienia się nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim wewnętrznie. Jest załamana, zdesperowana, upokorzona. I to załamanie, zdesperowanie, upokorzenie prowadzą do kradzieży, która staje się przyczyną jej śmierci, bo w trakcie ucieczki wpada ona pod koła wozu i, i ginie po prostu. I gdzieś w tym wszystkim my widzimy po prostu takie przynajmniej ja widzę takie przesłanie Orzeszkowej, że jeżeli społeczeństwo w taki sposób będzie traktowało kobiety i skoro społecz skor sk jeżeli społeczeństwo będzie spychało kobiety na margines, jeżeli nie będzie tam nikogo odważnego, kto stanie po stronie tych kobiet, to los Marty staje się nie tylko losem jednostkowym, on jest projekcją właściwie losu każdej kobiety, która będąc w podobnej sytuacji będzie zmuszona do takiej, wiecie, no nie chcę być autodestrukcji, ale będzie zmuszona do tego, żeby, no wiecie, powoli toczyć się ku nieuchronnemu. Ciekawe w tej powieści jest też to, i pewnie z pewnych względów nawet ciekawsze, jak Orzeszkowa portretuje społeczeństwo. Bo to nie jest tak, że tak mogłoby brzmieć, tak sobie teraz myślę to, co powiedziałam do tej pory, ale to nie jest tak, że nikt kompletnie Marcie nie pomaga. Są w tym społeczeństwie osoby, które wyciągają rękę, rękę do Marty, jednak giną one w morzu osób takich nieprzychylnych, patrzących na upadek kobiety z pewnym zadowoleniem, a nawet satysfakcją. I Marta, jako utwór, chociaż porusza kwestię kobiecą, to zdecydowanie. W sposób pokazuje świat mężczyzn. I to jest ciekawe, bo choć jakby wiadomo, że główną bohaterką jest Marta, i my jakby za nią podążamy jako czytelnicy, to ją otacza świat mężczyzn. To oni rozdają tu karty. I Orzeszkowa absolutnie nie unika portretowania kilku kobiet silnych, na przykład takich, które prowadzą interes. Ale one, mimo tego, że są silne, mimo tego, że właśnie są kobietami sukcesu, to tak powiedzielibyśmy bardziej współcześnie, to one nie są zwolenniczkami równego traktowania kobiet. Bo jedna wyzyskuje naszą bohaterkę, no właśnie płacącej grosze za pracę, która jest o wiele bardziej płatna, o wiele lepiej płatna. Druga zaś nie chce w ogóle kobiet zatrudniać, no bo uważa, że w sklepach powinni pracować tylko mężczyźni i kobiety jakby tutaj nie są właściwymi. Zresztą nigdy w zwyczaju nie było zatrudnianie kobiet, więc jak mogłaby przełamać ten zwyczaj i nagle wprowadzić do sklepu, sklepu kobietę. I ten świat mężczyzn w Marcie został pokazany jako właśnie świat bez ograniczeń. To właśnie mężczyźni mogą pracować, oni mogą się bawić, to oni decydują się kobiet, ba, oni nawet często jak nie mają kompetencji, to i tak pracują nie znając się na swojej pracy, bo tak też to jest pokazywane. I w tym świecie nie ma mowy o równości, bo kobieta właściwie bez mężczyzny skazana jest na śmierć. I żadna z kobiet, nawet gdyby była bardzo wpływowa, nie jest w stanie jej tak do końca pomóc, bo no wiecie, bo one też żyją w świecie mężczyzn. Co z tego, że w Marcie pokazane jest kilka kobiet wyemancypowanych, w sensie wyemancypowanych, takich, które mają władzę i rzeczywiście jakby mają wpływ, są takimi kobietami, z którymi muszą liczyć się mężczyźni, jak one, żyjąc w tym świecie mężczyzn, można by było powiedzieć, trochę ubierają maskę tych mężczyzn. Jakby wiecie, jak skoro mężczyźni rozdawają karty, no to te kobiety, wiecie, biorą te karty i jakby nie, nie wstają od stołu, jakby oburzone tym, co zesłał im los, tylko próbują się, wiecie, jakoś zaklimatyzować w tym świecie, to znaczy próbują się jakoś ułożyć w tym świecie, tak, żeby jakby. Im udało się funkcjonować, żeby nie wzbudzić podejrzenia tym, że o, są kobietami i teraz jakby, jak to może być, że, że kobieta w tym, świecie, w tym świecie normalnie funkcjonuje. Innymi słowy, one skupiają się na swoim indywidualnym e, funkcjonowaniu, na swoim indywidualnym przetrwaniu i żadnej z nich kompletnie nie zależy na tym, by jakby, wiecie, wprowadzić szeroko pojętą jakąś emancypację, czy nagle zmieniać reguły dotychczasowej gry. I już tak zupełnie na koniec, ja nie próbuję wam powiedzieć, że los Marty to los wielu współczesnych kobiet, bo. E, Pewnie są takie spośród kobiet, które borykają się z podobnie skrajnymi z sytuacjami, ale jakby to tylko na, na pozór jakby jest tak, że możemy wprost powiedzieć, że sytuacja Marty da się przełożyć na, na, na świat współczesny, na sytuacje współczesne, bo dzisiaj kobiety, wiecie, kształcą się, robią karierę, Ja wiem, że nie wszędzie, jakby jasne, rozumiem to. i yy, jakby wiecie, mamy pewne prawa wyborcze, ostatecznie jakby wiecie, pomimo jakby tych negatywnych opinii możemy kształtować swoje życie jak tylko chcemy, a jednak mimo wszystko, bo wielokroć my, ja tak sobie bym powiedziała, potykamy się o cudze opinie, jakby mają na nas wpływ te cudze opinie, one tworzą w nas jakieś takie ograniczenia, które wynikają ze sposobu myślenia ludzi, którzy nas otaczają, to znaczy innymi słowy. Wrócę do tej mojej, tej początkowej anegdotki, jak miałam 17 lat. Ja dzisiaj zastanawiam się właśnie, czy to, jak ja wtedy myślałam o swojej roli, to, to, to było moje myślenie, czy to było myślenie jakby ludzi wokół mnie, które ja po prostu przyjęłam. I zostawiam was z tym samym jakby, czy to w jakiś sposób z tym samym jakby takim e, e, ćwiczeniem myślowym. Zastanówcie się nad tym, czy to, kim tak naprawdę jesteście, czy jak wyobrażacie swoją przyszłość wynika z tego, że sami tego chcecie, czy wynika z tego, że nie wiem, o środowisko wasze, społeczeństwo Albo najbliższe Wam osoby, ktokolwiek jakby, czy cokolwiek ma wpływ na to, i jakby pytanie brzmi, jakby na ile, jakby i gdzie kończy się ten wpływ, gdzie kończy się to nasze samodzielne myślenie, myślenie o roli. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało tak trochę półprywatnie i półksiążkowo. Pół no i wiecie, do usłyszenia.